Dzień dobry wszystkim, po powrocie zatem mam mnóstwo pracy, nie mam czasu na razie nagrać długiego filmu, ale chociaż pokażę, jak kwitną marcinki, jak przebarwiają się liście na żółto, to jest oczar, nawet róże pomarszczone i nawet, właściwie pewnie już u wszystkich, także nie nawet, i liście host, czyli funki. Ja na przykład lubię ten moment, ponieważ dodaje to takiego żółtego, przyjemnego odcienia w ogrodzie i podoba mi się to. Powoli też te kwiaty, te śródziemnomorskie jakby też przekwitają, jest im za zimno. Jeszcze reszta pomidorków czerwienieje, może jeszcze jednego zjem. Niemniej jednak zaczyna dominować kolor żółty, też liście morwy się przebarwiły. Z tyłu tam jakieś pomarańcze, oczywiście przekwitły, znaczy nie przekwitły, ale przebarwiły się hortensje. Pięknie wygląda też piwonia, bardzo ją lubię o tej porze roku, tam z tyłu hortensja. Tutaj migdałek, właśnie już zaczyna opadać i muszę lecieć, bo niestety po powrocie z Aten mam strasznie dużo roboty, jadę do pracy. Jeszcze tylko pokażę różyczkę, to jest ta z Märchen Rosen od Chyżego, Queen of Hearts. Drugie kwitnienie, słabsze niż pierwsze, zresztą troszkę pada deszcz, więc tu widać obumarł jeden kwiat, ale całkiem sobie radzi. I jeszcze na koniec zawilec japoński, też pięknie, pięknie mi tu kwitnie na żwirku. I z tyłu jest na zupełny koniec już powojnik bylinowy Kassandra. Jakby ktoś się zastanawiał, co na... No i tu jeszcze w donicy mała hortensyjka. Jakby ktoś się zastanawiał, co na koniec lata, to właśnie te kwiatuszki, także na przykład zawilec i bylinowy klematys. Także pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia.